Witam, nazywam się Kapelusznik, skończyłem właśnie sesję, a to oznacza, iż filmy tematyczne powracają na kanał. Rozpoczniemy sobie powrót od zupełnie nowej serii, nazywa się ona Spin-Off. Będzie polegać na tym, że gdybym zapomniał poruszyć jakiegoś ważnego tematu w omówieniu rozdziału lub go zbyt płytko poruszyłem, to będzie powstawał właśnie taki filmik w ramach uzupełnienia. Również ta seria będzie pełniła rolę wyjaśniającą, czyli jeżeli coś niejasno przedstawiłem w filmie omawiającym dany rozdział, a w komentarzach pojawią się głosy, które nie do końca zrozumiały moją myśl, to także owy temat w tej serii się pojawi. Zawsze na start też będę mówić, jakiego rozdziału dotyczy filmik i będzie się pojawiać spis treści informujący, jakie tematy i w jakiej kolejności będą poruszane. Tak jak teraz to właśnie widzicie na ekranie. Więc seria będzie się ukazywać wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba. Zatem zaczynamy! O Green Bullu to szczerze powiedziawszy sporo informacji i spostrzeżeń pominąłem. Zacznijmy sobie od tego, że przy jego pasie widzimy czarny miecz. Nie widzę tutaj pochwy, więc śmiało można przypuszczać, że posiada on czarny miecz należący do najwyższej klasy mieczy. Drugą rzeczą, na jaką należy zwrócić uwagę, to teren, który się zmienia wokół niego jak przejdzie. Praktycznie wszystko się przemienia w bujną roślinność po jego śladach. Co definitywnie świadczy o przebudzeniu owocu i wpływu na otoczenie. Trzecia informacja to ta, że design Green Bulla, podobnie jak reszty admirałów, odwołuje się do jednego z japońskich aktorów. W przypadku Green Bulla jest to pan Yoshiho Harada. Jestem ciekaw, skąd u Ody właśnie wśród admirałów determinacja, by wszyscy wyglądem nawiązywali do aktorów. Czwarta rzecz, jaką chcę poruszyć, to jego brutalność. W przeciwieństwie do leniwego Kizaru czy bardzo mocno trzymającego się swoich poglądów Fujitory, nie próżnuje z piratami, czyli od razu rozprawił się z resztkami piratów bestii, czy też wyruszył bez większego zastanowienia na Kida, Lawa i Luffy'ego z zamiarem ich pokonania. Co jest ciekawym kontrastem do tego, gdy rozmawiał z Fujitorą, gdzie zdawał się być bardziej lekkoduchem kobieciarzem. Green Bull jest ciekawym połączeniem gorącego temperamentu Akainu z lekkim stylem bycia Kizaru. Dalsze informacje rozjaśni wam mój serdeczny przyjaciel Krzysiu. Jakby ktoś pytał, kto to Krzysiu, no to odpowiedź jest taka. Krzysiu to Krzysiu i tyle. Siema. I o co tak właściwie się rozchodzi? Już tłumaczę. Otóż pod ostatnim filmem Kapelusznika padł oto taki komentarz. Osoba zrozumiała, że połano zapowiedziano ostatni ark. Co jest nieprawdą. Rzecz w tym, że jakby ktoś nie wiedział, One Piece jest podzielony na sagi, które dzielą się na arki. Na przykład Punk Hazard i Desserosa tworzą piracki sojusz. Aktualnie dobiegła końca saga Imperatorów i generalnie w teorii oraz według zapowiedzi od następnego rozdziału po przerwie zaczyna się nowa saga. No to już wiele kontrowersji wywołuje również nagroda obu panów względem Luffy'ego. Czyli każdy z trzech kapitanów posiada 3 miliardy beni nagrody. Przynajmniej według Kapelusznika ma to jakiś sens. Law i Kid, jak wiemy, pokonali Big Mom. Dzięki wzajemnej współpracy oraz dzięki bombom Kaido, które dokonały gigantycznej eksplozji, zrzucając starą torbę do lawy. My wiemy, gdyby nie to, prawdopodobnie by nie wygrali. Jednakże na papierze dla świata wyglądają we dwójkę jako pogromcy jednego z imperatorów. To już im daje ogromnego boosta w oczach świata i światowego rządu. My także wiemy, że cała plejada postaci walczyła z Kaido oraz Luffy miał z nim kilka rund oraz kilka power-upów. Jednak również w oczach rządu i świata jest jego pogromcą, plus posiada on wielką flotę, a w tym szaleje dużo bardziej na świecie niż inni z najgorszego pokolenia. W mniej więcej miesiąc obalił Doflamingo, zniszczył przyjęcie Big Mom i pokonał Kaido. Także nie dziwi fakt, że posiada status nowego imperatora. Ale zdaniem właśnie Kapelutka, jego nagroda jest znacznie zaniżona, żeby się nie wybijał aż tak na tle dwóch innych pogromców imperatorów, czyli Lawa oraz Kida, pokazując ich równomiernie pojedyncze zagrożenie. Jednocześnie rząd nie mogący ukryć jego wielkiej floty oraz rosnących wpływów zaakceptował jego status nowego imperatora mórz, a więc Kid i Law, nie posiadający aż tak wielkiego posłuchu w świecie, własnej wielkiej floty oraz rosnących wpływów,
nie mają statusu imperatora. Przynajmniej dla kapelusznika jest to logiczne. Mam nadzieję, że film oraz występ Krzysia Wam się podobał. Piszcie, co sądzicie o omawianych tematach. Zostawcie łapkę w górę, czy co tam chcecie. I do zobaczenia w następnych materiałach.